74. rocznicę zakończenia II wojny światowej władze miasta złożyły symboliczne wiązanki kwiatów. Ryszard Hain otrzymał z rąk Wiesława Szczepańskiego odznaczenie zasłużony dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Od 9 do 11 maja zamknięty zostanie prowadzący do Zaborowa przejazd drogowo-kolejowy na ulicy 1 Maja. Redakcję Telewizji Leszno odwiedziły przedszkolaki z przedszkola Wesoła Ciuchcia. W najbliższą sobotę odbędą się Mistrzostwa Leszna w tenisie ziemnym w kategorii Open. Start wydarzenia o godzinie 10 na kortach tenisowych Sporting przy stadionie imienia Alfreda Smoczyka. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza mieszkańców Leszna i okolic na wydarzenia w tym tygodniu. Dwudniowe regaty na Jeziorze Berzyńskim w Niałku Wielkim rozpoczęły sezon 2019 w powiecie wolsztyńskim. Zawody były bardzo udane dla żeglarzy z Wolsztyna. Zofia Firlej to najstarsza obywatelka Śmigla i kilka dni temu obchodziła swoje 104. urodziny. Gminne Centrum Kultury w Śmiglu oraz Miejska Biblioteka zapraszają na imprezę edukacyjno-integracyjną w krainie baśni i bajek, tropem baśni, bajek i legend polskich. Impreza odbędzie się 10 maja o godzinie 10.